Nasze kochane miasto. Burza elektromagnetyczna. Zobaczcie. I w takich warunkach tu mamy blok. I w takich warunkach ludzie codziennie mieszkają. Tu przed chwilą poszło mi do oporu, bo to są takie wahnięcia tego pola. Wszystko jest. O, proszę bardzo, proszę zobaczyć. No, im bliżej budynku mieszkalnego, no proszę bardzo. No i widzicie, i ludzie w blokach mieszkają w takich warunkach promieniotwórczych. To jest po prostu dramat. I jeszcze wszyscy Wi-Fi powłączane. Patrz, co się dzieje. Patrz, 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 patrz. Jedna burza elektromagnetyczna. Zobacz, jak wysoko nad ziemią. Przeszło, czekamy na skok. Ponownie. Patrz, w tym miejscu jest najwięcej. Pragna pytala. Ale patrz, jak wysoko sięga. Tryb samolotowy mam włączony, to mówię od razu. W tej odległości już miernik nie będzie reagował, a ja na telefon, a daję go niżej. No proszę. A chodź tu niżej. I to się wszystko potem kumuluje. Zobacz, co tu się dzieje. Zobacz, zobacz, zobacz. Wejście do budynku mieszkalnego. O. Około bloku może być, tak? Masakra. Klatka schodowa i zobaczcie, jakie jest promieniowanie. Włączajcie dalej Wi-Fi. Całe bloki świecą. Spada, ale tu jest najwięcej. To idzie tak falowo, że tu są zakamarki, mury, to się grupa. I teraz mamy znowu uderzenie. Idziemy wyżej. Patrz, już wzrasta znowu. Patrz, 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 patrz. No, moi drodzy, teraz widzicie, w jakich ludzi mieszkają w warunkach w bloku, kiedy każdy ma Wi-Fi włączone. No, jedna fala elektromagnetyzmu, do tego jeszcze zasilanie energetyczne i mamy niezłą bombkę elektromagnetyczną. I w takich warunkach latami się nazbiera, no niestety. Tylko na wioskę teraz uciekać. Tu już mamy mniej, ale... Ale cały czas... Cały czas występuje. Ale ona jest wysoka, zobacz, idziemy dalej. Ale wszędzie, gdzie byś zobacz. Tu mamy nawet minimalnie, tylko to jest taki, wiesz, wzrost. Raz jest, raz nie ma. Ja by tak dłużej, kiedyś tam byłem u znajomych, nie? No to jak walnęło, tak wiesz, trzymało parę minut, potem spadało i do zera, i nie ma nic. Za chwilę znowu. Już tak skokowo. Tam niżej jest najwięcej. Mhm. Cały czas jest. Ale jest tak minimalnie. No dalej to jest... No a minimalnie, no stary, przelicz sobie to na lata, na dziesiątki lat. Minimalnie. Nie. Ty, mam prawo, chodź pojedziemy do budynku. No jak jest, zaraz zobaczymy. No i patrz, w koło bloku, zobaczcie. Tu ani skrzynki nie ma, ani nic. I zobaczcie, na jakiej wysokości. I my, kurde, w takich warunkach ludzie mieszkają w blokach. A daj wyżej. No jest spadek, ale... Cały czas trzyma. Spadło? Spadło. No ale, no ale cały czas trzyma. Daj niżej, to na pewno. No nie więcej, to nie są skutki. A przybliżmy do ściany.
Jest minimalna, ale to wiesz, to jest mur, nie? Musielibyśmy stwierdzić tam w środku. Minimalnie, ale jest cały czas masakra, to jest jakaś normalna.